Hej, 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 hej! Witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldern, no i po tygodniowej przerwie wracamy do Hellblade'a. Czas pociągnąć trochę dalej tą serię. Odcinków nie było z tego powodu, że miałem ciężki tydzień. Nie chcę mi się tłumaczyć już ogólnie, chodzi o pracę, wiadomo. Więc podaruję sobie te wszelkie tłumaczenia. Najważniejsze, że lecimy sobie dalej z tym tematem. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać Valrava, jakoś tak on miał na imię. W każdym bądź razie obie ścieżki są już za nami. Główne wrota stoją przed nami otworem. Tak więc nie czekając i nie zwlekając, ruszamy przed siebie. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Ciemność widzę jak na razie. Bez tych całych tatuaży na twarzy wygląda dosyć ciekawie, muszę powiedzieć. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness, you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. No! 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 They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart.
Okej, znowu widzimy ciemność. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. No, muszę powiedzieć, niezła scenka. Wiemy już też, czemu ona ma tą głowę przy sobie swojego kochanego. Tu się wszystko wyjaśniło. A raczej ten głos nam to wyjaśnił. Aby sprowadzić jego duszę do domu, musimy mieć naczynie przy sobie, a naczyniem duszy jest głowa. Kolejna walka. Powolutku się zaczyna. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Dobra, kolejni dwaj. No, czy widzę, że łatwo przedostać się przez most nie będzie. Ach, to był ładny cios, ale musiał mi go przerwać, niestety. Odpocznijmy chwilkę. Nie pamiętam, pod którym było skupienie, szczerze mówiąc. Okej, pod E. Oczywiście, że tak, bo jak żeby inaczej. Dobra. Jeszcze jedna sprawa. Ponieważ prawdopodobnie będę chciał rozpocząć jakiś kolejny projekt. Moje oczy przyciąga uwaga Assassin's Creed'a. Już od dawna chciałem zrobić taki olbrzymi projekt. Czekajcie sekundę. Włączyło się to, czego nie chciałem włączać. Okej, dobra. Taki wielki projekt rodzi się w mojej głowie, żeby zrobić serię ze wszystkich części Assassin's Creed'a. To byłby olbrzymi projekt. Ale po wyjściu Origin, który był, no jest fenomenalny. Ała. Assassin's Creed Origin, który jest fenomenalny, zachciało mi się właśnie być może nagrać. W końcu podejść do tego projektu normalnie. Wstawaj, dziewczyno. Wow, ale wielki.
Wow. Wstawaj. Dobra, jesteśmy zdrowi. Wstawaj znowu, wstawaj. Go wykończę, jeśli się dowiem jak. Okej, największego pokonaliśmy. Zostali mniejsi. Aj, za wcześnie. Udało się. No. Ładnie, dwóch. Kolejny typek starczą. Nie ma. Jeszcze raz. Dobra. Okej, i tak jak mówiłem, ale to byłby potężny projekt, jeśli chodzi o Assassin's Creed, aczkolwiek zawsze chciałem, tak jak mówiłem, nagrać wszystkie części sobie od początku, nagrać taką serię, coś jak z Residentów robiłem, wszystkie części po kolei nagrywałem. Tylko, że Assassin ma więcej trochę chyba tych części, tak mi się wydaje. Już na pewno są to dłuższe gry od Residentów. Tak więc, no, będę wdzięczny, jeśli wy się też jakoś wypowiecie w tej kwestii. Za kolejną zagadkę. Z trzech run się składającą. Już kiedyś na moim starym kanale. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Na moim poprzednim kanale, który skasowałem przypadkiem całkowicie, miałem nagraną drugą część Assassin's Creed'a i Brotherhood również rozpoczęte. Ale to było dawno temu, jeszcze przed wyjściem Black Flaga. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Okej, tam widzę, tu jest dalsza część mostu, ale jak na razie musimy znaleźć...
odpowiednie miejsce, gdzie moglibyśmy znaleźć. Tu coś jest, o. No proszę, naprawiliśmy schody, kto by się spodziewał tego, że jesteśmy zdolni do czegoś takiego w ogóle. Tu da się? Nie, tu jest zamknięte. Poza tym myślę również nad innymi projektami, grami, które mógłbym nagrać. Tu jest X. Tak mi się wydaje. Ale najpierw S musimy znaleźć z tego, co widzę. S-ka to jest jakoś... inną pozycję, z innej pozycji. O, tu widziałem. Dobra, jest pierwszy. Symbol z głowy. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Okej, otworzyliśmy sobie jedną ścieżkę, ale jeszcze sprawdzimy, co w tym miejscu jest. O, i tu kolejny symbol z tego, co widzę. W takim wypadku został nam już tylko X, tak? Gdzie znajdziemy tylko X-ik? Powinno nam się pojawić, jak się gdzieś zbliżymy. Standardowo te zagadki nie są jakieś przesadnie trudne. O, tutaj, stąd powinniśmy zobaczyć X-ik. Oddaliliśmy się za bardzo. Tu jest. Voilà. Okej, to ścieżka. Staje przed nami otworem do dalszej części mostu.
przyjęcia powitalnego. Swoją drogą jestem ciekaw, jak długa jest ta gra. Naprawdę. Co to ma być? What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up! Get up and fight! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts, and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. A song. It's not real. It's true. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Did it? You don't like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Shadow? It's a trick. He's already dead. He can't be here. It's a
come to me. Please. Okej, w końcu. Muszę powiedzieć, że odcinek obfituje w sporo cutscenek. No ale w tym miejscu się z wami pożegnam. Następny odcinek trochę szybciej będzie niż po tygodniu, tak jak ten. W piątek prawdopodobnie nagram, ponieważ mam wolne w pracy, więc będę miał cały dzień. Troszkę sobie odpocznę i nagram właśnie sobie następny odcinek. W weekend prawdopodobnie też przysiądę do jeszcze jednego. Tak więc zostawcie po sobie jakiś znak, jakiś ślad, komentarz, lajka, tudzież suba i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w następnych odcinkach z naszą ukochaną Senuą. Trzymajcie się ciepło i na razie.